EduArctic 2. Wycieczka do wnętrza jaskini lodowcowej. Znajdujemy się na Spitsbergenie, największej wyspie archipelagu Svalbard. To tu 1200 km za kołem podbiegunowym i 1200 km przed biegunem północnym działa polska stacja polarna Hornsund. W jej okolicy znajduje się lodowiec Hansa, najlepiej zbadany lodowiec Svalbardu. Dziś zabierzemy Was na wycieczkę do jego wnętrza. Polacy byli pionierami badań glaciospeleologicznych, czyli badań prowadzonych we wnętrzu lodowców. Czy wiecie, że jaskinie lodowe i jaskinie lodowcowe to nie to samo? Jaskinie lodowe to jaskinie, w których przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe. Nie ma w nich aktywnych cieków wodnych, a ich ściany zbudowane są ze skał. Natomiast jaskinie lodowcowe znajdują się we wnętrzu lodowca. Materiałem budującym ich ściany jest lód lodowcowy oraz materiał skalny naniesiony przez lodowiec. Na ścianach mogą być widoczne uwarstwienia, które tworzyły się w kolejnych latach. W związku z tym, że lodowiec jest w ciągłym ruchu, warstwy roczne nie są ułożone poziomo, a ulegają różnym odkształceniom. Podłoże takich jaskiń może być lodowe lub skalne, jak w naszym przypadku. Przez cały rok we wnętrzu jaskini może płynąć woda, choć zwykle zamarza w okresie zimowo-wiosennym. Czym różnią się jaskinie lodowcowe od jaskiń skalnych? Jaskinie lodowcowe powstają zwykle dużo szybciej. Jaskinia, w której jesteśmy, powstała dzięki strumieniom wód supraglacjalnych, czyli wód roztopowych i pochodzących z opadów deszczu, płynących w początkowej fazie po powierzchni lodowca. Wody te wcinają się coraz głębiej w lód i żłobią lodowe korytarze i kanały. Teraz dno jaskini stanowi kanał wód subglacjalnych, czyli płynących pod lodowcem. Jaskinia, w której się znajdujemy, utworzona jest w martwym czole lodowca Hansa. Uformowała się w miejscu, gdzie lodowiec ma zaledwie kilkanaście metrów grubości. Na dnie widzimy materiał skalny. W górze widzimy studnię, przez którą wpada dużo światła. W głębszych i dłuższych jaskiniach lód często wygląda jak szkło. Trudno w nim zrobić zdjęcia, bo światło latarki przechodzi przez niego jak przez szybę i nie ma się od czego odbić. W środku mogą tworzyć się lodowe stalaktyty i stalagmity oraz różne inne formy naciekowe. Czasami w lodzie mogą występować pęcherzyki powietrza, pyły i okruchy skalne. Kończymy naszą wycieczkę po wnętrzu lodowca. Gdy wychodzimy z jaskini, widzimy przed sobą czoło lodowca Hansa, który w swojej środkowej części uchodzi do fiordu Hornsund. edu-arctic2.eu. Materiał powstał w ramach projektu EduArctic 2. Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, która korzysta z dofinansowania o wartości około 240 tysięcy euro, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.